Dzień dobry, witamy wszystkich graczy, koneserów i wyjadaczy na podcaście ANJ. Ja się nazywam Pan A i jest ze mną jak co niedzielę Pan J. Witam Ciebie. Witam Ciebie serdecznie Panie A, witam wszystkich słuchaczy. Powiedz mi od razu, co my tutaj robimy, bo to wygląda jak mocny bait, zgodzisz się, ale ja wiem, że to nie jest bait, ale to wygląda jak wygląda. No, Elon Musk na naszym kanale, przepraszam Cię bardzo, co my tu robimy? No dobrze, to bardzo cieszę się, że tak zacząłeś. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, jak najbardziej tytuł, który, jeżeli się nie mylę, będzie brzmiał czy Elon Musk uratuje gry, nie jest clickbaitem i jest autentycznie wiele mięcha, przez które będziemy właśnie przechodzili, wiele dowodów i jakiś tam poszlak, że Elon faktycznie ma zamiar chwycić środowisko gier i troszeczkę je wyprostować i na nasze, powiedzmy, szczęście czy nieszczęście, no ma poglądy growe i oczekiwania względem gier takie, które mocno się zgadzają, powiedzmy, z poglądami prezentowanymi u nas na kanale, więc może to być bardzo, bardzo ciekawa rzecz i polecamy usiąść się rozsiąść wygodnie, bo naprawdę będziemy przechodzili przez coś, co może obrócić ten gaming, troszeczkę wyprostować go. Tak, zanim przejdziemy jeszcze do mięcha, chciałbym, ja wiem, że to może brzmieć śmiesznie, ale różni ludzie nas słuchają. Chciałbym wyjaśnić, kim jest Elon Musk pokrótce naprawdę. Jakby ktoś, nie wiem, żył w jaskini albo nie słyszał o tym. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale Elon Musk, w razie czego, to jest najbogatszy człowiek na świecie, ma największą wartość. To jest gigabrain, jak powiedział pan prywatnie przed chwilą do mnie, stojący za takimi firmami jak Tesla czy SpaceX. No i teraz X, czyli Twitter i XAI, o czym też będziemy mówili. Także postać, no naprawdę, jeżeli ktoś czuje się obrażony, urażony tym, że wyjaśnię, kim jest Elon, no to przepraszam, ale no lepiej dopowiedzieć nawet najbardziej banalne rzeczy, niż potem, żebyśmy się gryźli w język, jakby ktoś nie wiedział, a już tak było parę razy, że mówiliśmy, że no, powinniśmy coś dopowiedzieć i tak dalej. I Elon Musk jest postacią bardzo wielowymiarową, wchodzi w najróżniejsze gałęzie życia, że tak powiem, i teraz jak zobaczycie, również w gaming. My będziemy, to powinno być jasne, ale powiem to bardzo głośno i wyraźnie na początku, będziemy skupiali się tylko na tym jego wymiarze gamingowym, który się przed chwilą urodził. Nie interesuje nas zupełnie nic innego. Ja wiem, że różni ludzie mają bardzo skrajne opinie na temat tej persony, ale my mówimy tylko o grach, ponieważ to jest kanał o grach. I zanim jeszcze oddam Tobie głos, Panie Ej, to chciałbym klasycznie podziękować w imieniu swoim i Twoim za wszelaki feedback, który ciągle dostajemy, komentarze, lajki, subskrypcje. Jesteśmy niezmiennie wdzięczni i dzięki, po prostu dzięki. Także, Panie Ej, lecimy? Lecimy. Ja się oczywiście dołączam, żeby kultury stało się zadość. Możemy bardzo lecieć. Pięknie. Czy Ty chcesz zacząć, Panie Ej, czy ja? No właśnie oddałem Tobie głos. Dobrze, no to w takim razie zacznijmy od... w tym materiale będą rzeczy pojawiały się na ekranie, więc jeżeli macie taką możliwość, to polecamy czasami sobie zerkać. Jeżeli nie, to my i tak będziemy mówili o tym, co jakby uszanujemy to, że jest to content słuchany, więc wiele nie stracicie, ale jeżeli chcecie, sobie zerknijcie. I zaczniemy od jednej bardzo prostej rzeczy. Elon Musk w odpowiedzi, i to dam jeszcze troszeczkę kontekstu, ostatnio jest głośno o grze, która nazywa się Avowed, pochodząca od Obsidianu, i tam generalnie się dzieją bardzo złe rzeczy, typowe rzeczy woke, tam nawet przejdziemy przez to, jest jawny rasizm publicznie wypowiadany względem osób białych tym razem i wszelkiego rodzaju kwiatki tego typu, no i trochę w kontekście właśnie tego właśnie Obsidiana. Elon Musk pisze po prostu na Twitterze, że posiadanie tych pronounsów, czyli jeżeli się nie mylę, to jest zaimków, w grze fantasy jest kompletnie nieakceptowalne. No i to wydaje mi się, że jest fajna pościel troszeczkę do tego, o czym będziemy dzisiaj mówili. Dragon Age 4 The Veilguard. Na przykład. Przychodzi mi na myśl tutaj, może sobie zrobię troszeczkę pompek. A kurczę, mieliśmy nie mówić o tej grze. No ale samo się nasunęło, chyba rozumiecie dlaczego. Elon wydaje się mieć takie rzadkie dzisiaj zdroworozsądkowe podejście, że co zresztą też pokażemy na bazie innych screenshotów z Twittera, bo to się wszystko rozbija o te screenshoty dzisiaj. Gry to nie jest miejsce na polityczne jakieś niuanse czy różne inne treści. Gry to jest miejsce na dobrą rozrywkę i rozgrywkę.
jedno wynika z drugiego zresztą. Ale, panie Jay, możemy jak najbardziej pójść kawałeczek dalej. Idąc do następnego tweeta, pani Kelly, którą zaraz wam przedstawimy. No nie spoileruj jako... jeszcze. Tak. Ale pani Kelly jest ważna. Taki teaser macie na razie. Więc pani Kelly pisze: podnieście ręce, jeżeli nie jesteście białym mężczyzną i kupujecie gry wideo. Brak nienawiści do białych kolesi to po prostu kolejny dzień w gaming industry, gdzie mniejszości muszą walczyć, żeby udowodnić, że w ogóle istnieją. No i... Przepraszam, ja wiem, że chcesz dać odpowiedź Ilona, ale ja tutaj muszę wejść po chamsku na chwileczkę. Bardzo mi to zadaje materiałem pod tytułem Egoizm w dziennikarstwie, który też robiliśmy, bo to są takie same symptomy. Masz podobne myśli po niej? Znaczy ja to nie jest walka o przetrwanie mniejszości, tylko to jest wkładanie ich na siłę, powiedziałbym. Tak, ja bardzo mnie cieszę, że jedna z najpopularniejszych gier w historii, na przykład GTA, ma co druga postać jest czarnoskóra, wszyscy tą grę uwielbiają, ale nie, czarne postacie nie istnieją w grach, GTA na przykład nie istnieje, nigdy nie istniało, nie wygrywa każdej nominacji na najbardziej oczekiwaną grę, nie jest oczekiwane, że będzie to najlepiej sprzedana gra w historii gier GTA 6, więc macie rację, szanowni państwo. Nie, coś się pomyliło, przepraszam. Nie, czarne postacie nie istniały w grach, nigdy nie istniały, gry to jest szowinistyczne, rasistowskie miejsce dla białych, heteroseksualnych mężczyzn i nigdy w historii świata nie było żadnej innej postaci przedstawionej, także pani Kelly, która, uwierzcie mi, jak zaraz wam powiem, kim ona jest, będzie to jeszcze śmieszniejsze. Pozwolę sobie do naszego dania głównego, naszego bohatera dzisiejszego spotkania, Elona Muska, jego odpowiedź. I wiesz co, też jedną rzecz powiem na szybciutko. Mi się podoba, że Elon w tych swoich odpowiedziach i wypowiedziach przez niego przebija się takie Taka naturalność, taka... Nie wiem, jak to lepiej ująć, ale... Wiem, co masz na myśli, on to powiedzieć. On nie chce specjalnie nie wchodzi jakoś specjalnie głęboko. On się jakoś specjalnie, wiesz, nie rzuca jakichś bardzo zaawansowanych skrótów myślowych. On nie rzuca jakichś pustych frazesów. Tylko tak po ludzku mówi. I właśnie na dowód tego jego odpowiedź jest: ej, a czy możemy po prostu robić dobre gry i pominąć te całe lekturowanie nas, czyli pouczanie nas o rzeczach woke? No i klasyczne WTF dodał na koniec. No i troszeczkę właśnie to, o czym mówiłem, nie? Że bardzo prosty przekaz, bardzo proste zdanie, bez jakiejś spesadnej, wiesz, biorąc pod uwagę, jak inteligentnym jest człowiekiem, jakiekolwiek zdanie możemy o nim mieć, to inteligentny jest na pewno, to podam się, korzystając z tego prostego języka. Tak, no co by nie mówić o Ilonie, to akurat w tym kontekście mówimy tylko o kontekście gier. Jakbym słyszał siebie, po prostu, nie chcę zabrzmieć na simpa, ale jakbym słyszał siebie, martwcie się najpierw, żeby stworzyć dobrą grę. Jeżeli ona się obroni mechanikami, czy gameplayem, czy czymkolwiek innym, fabułą, to spoko. Wszystkie inne rzeczy już najwyżej, jak będą kogoś irytowały, to ten ktoś to przyjmie, przymruży oko i pójdzie dalej bawić się grą. Ale jeżeli nie ma, gra się nie broni niczym, a jest naszprycowana takimi treściami, które tam nie powinny być, no to wtedy jest duży problem. Okej, panie Jay. Mówisz, Elon, no. Mam jedno bardzo ważne pytanie, bo to jest coś, co ostatnio zupełnie przypadkiem przyszła mi taka myśl do głowy i aż sporo się zastanawiałem. I to jest też oczywiście dla was, słuchacze, pytanie. Czy przychodzi wam, i to panie Jay, do głowy jedna gra, która zaliczyła spektakularną wtopę wyłącznie dlatego, że była woke, ale przy okazji była też dobrą grą? Czy przychodzi ci jakakolwiek gra do głowy, która jest 9 na 10, jest 10 na 10, ale to, że jest woke, sprawiło, że nikt jej nie kupił, bo mi nie przychodzi absolutnie żadna. No właśnie w tym rzecz, że nie, bo jeżeli nawet, proszę bardzo, przykład z mojego podwórka, z mojego doświadczenia, ogrywałem Horizona drugiego już parę miesięcy temu i tam był w pewnym momencie, jest taka mechanika inków, czyli malowania twarzy, bo i jeden z tych malowań to jest właśnie taka tęcza przedstawiająca wiadomo co. I mi się to nie spodobało. Mówię, kurczę, gdzie mi do mojego pięknego Horizona? Chodzę sobie z łukiem, strzelam sobie w ogromne maszyny, jest wszystko pięknie, jest vibik. Gdzie mi wchodzisz tutaj z taką tęczą? Nie pasuje mi to. Skrzywiłem się, zapomniałem o tym minutę później, bawiłem się gierką 9 na 10 dalej. I to jest właśnie, o to się rozbija. Jeżeli gra się broni, nie ma problemu. Tak, i właśnie... I więc odpowiadając na twoje pytanie bezpośrednio, nie przypominam sobie gry, która zaliczyłaby w topę tylko ze względu na posiadanie takich elementów, a no byłaby reszta dobra. Zapytałem się o to, ponieważ właśnie ostatnio doszedłem do takiej konkluzji prywatnie, że
nieważne jak grałby Awoke, to w sensie, wiesz, jakby Baldur, tak jak powiedziałem to wielokrotnie, Baldur ma bardzo wiele implementacji rzeczy, które można nazwać kolokwialnie woke. I gra jest, no wiadomo jak jest, nie chcę powtarzać się setny raz na tym kanale, ale generalnie moją konkluzją jest to, że nigdy elementy woke nie zabiją, z braku lepszego słowa, gry. To nigdy tak nie będzie. Moim zdaniem zawsze jest taka dziwny zbieg okoliczności, że woke idzie w parze z naprawdę miernym produktem, co trochę udowadnia... Faktycznie bardzo zastanawiający zbieg okoliczności, panie. Co troszeczkę udowadnia, że wiesz, na pierwszym miejscu są priorytety, inaczej, na pierwszym miejscu są priorytety, po prostu są priorytety, które nie pokrywają się z tym, żeby gra była dobra, tylko priorytetem jest właśnie to, co powiedział Elon teraz, czyli to pouczanie ludzi, mówienie jak mają żyć, macie zrobić pompki, jak wiesz, coś źle wymówicie zaimek jakiegoś człowieka. Więc to jest w ogóle, myślę, no kompletnie wzięta znikąd, ale stwierdzenie, że się podzielę. Typowy nasz podcast. Tak. Nie, ale to co mówisz, panie, no nikt nie narzeka na Baldura, nikt w takich kwestiach, nikt nie narzeka na tego Horizona, nikt nie narzeka na Cyberpunka, bo te gry się po prostu bronią multumem innych rzeczy. No a Elon, tak jak mówię, przychodzi jak po prostu matemax, prosto do sedna. Możecie zrobić dobrą grę? Hello, podstawowa logika, nie? No. I teraz dlaczego w ogóle Elon odpowiada jakiejś pani Kelly, kimkolwiek by nie była? No bo się okazuje, że pani Kelly to nie jest zwykły NPS. Tylko to jest... Jest niezwykłe NPC. Pani Kelly jest globalnym marketingowcem gier Xboxa, czyli przez to Microsoftu. Czyli generalnie pracuje w marketingu Microsoftu i ma tą pozycję globalną, czyli jest osobą o bardzo dużych zasięgach i na pewno jej decyzje kształtują to, jak wyglądają gry w tym przypadku Xboxa, nie? Także to nie jest jakiś kompletny random, tylko to jest duża osoba, po prostu. To jest w skrócie osoba, która w branży gamingu ma moc. Ma moc. No, powiedziałeś to dokładnie. Najprościej jak się da, ma moc. Coś byś jeszcze tutaj dopowiedział? Chyba nie. Nie, jest wszystko jasne. Przeszedł do następnej sytuacji, jeżeli pozwolisz. Ja mogę przetłumaczyć, jak nie masz nic przeciwko. Nie mam. No to jest sobie taki pan, który nazywa się właśnie, my ten pan, szukaliśmy go, żeby znaleźć jeszcze więcej jakichś wypowiedzi, tylko że on przez dwa dni zmienił swój nick, zdjęcie 40 razy i po prostu znalezienie go na Twitterze jest niemożliwe. My podejrzewamy, że w ogóle usunął konto, bo dosłownie jest gość nie do znalezienia, no ale w każdym razie to jest pan, który ma bardzo wysoką posadę w Obsidianie, czyli tak jak mówiłem, studiem, który stoi za Awaud, gra, która nadchodzi niebawem, chyba jakoś w styczniu. I powiedział tak: przypominajka dla wszystkich czarnych artystów, którzy szukają generalnie porad zawodowych, chcą jakieś swoje, żeby ktoś przejrzał im portfolio. Moje prywatne kontakty, czy tam moje DM-y są dla was otwarte i zawsze będziecie mieli mój priorytet. Mamy zbyt dużo, i właśnie nie wiem do końca jak przetłumaczyć Krusty White Dudes, bo Krusty to nie powinno się jeden do jednego tłumaczyć. Tak, nie tłumaczyłbym jeden do jednego, ale powiem tylko tyle, że to nie jest jakaś... To nie jest schlebienie, to jest wręcz przeciwnie. No takich, nie wiem, zgrzybiałych, nie, kompletnie beznadziejnie przetłumaczyłem, nie wiem jak przetłumaczyć Krusty, ale generalnie nie mamy miły za epitet, dużo, nieważne. Tak, mamy za dużo złych, białych ludzi w tej branży. Proszę, pomóżcie mi sprawić, że wy mnie zastąpicie, moi szanowni czarni koledzy. Więc w skrócie, omijając to lekko pokaleczone tłumaczenie, szanowny pan wysoko posadzony w Obsidianie wyraża się jawnym rasizmem do osób białych, premiuje osoby czarne i jest to po raz kolejny sytuacja, która nie pierwszy raz ma miejsce w świecie gamingu, ma nawet ta sytuacja miejsce troszeczkę zbyt często, że kierują się zatrudniając pracowników takimi rzeczami jak kolor skóry, jak orientacja, jak jakieś upodobania i tak dalej. I to jest, jak zresztą sam Elon zaraz powie, mam nadzieję, że mam to przygotowane. Wiesz co, ja zerkę, czy mam to przygotowane, żeby w razie czego mamy to przygotowane. To jest, jak sam Elon zaraz powie, po prostu nielegalne. Nie ma w żadnych krajach pierwszego świata pozwolenia na to, żeby jawnie, publicznie chwalić się i nie tylko chwalić się, ale to robić, czyli zatrudniać osoby ze względu na przykład ich płeć czy orientację. Jest to nielegalne zachowanie. Czy chcesz usłyszeć moją teorię spiskową dziejów? No ja mówię, jestem fanem teorii spiskowych, tylko że była dobra, panie Jay.
Dobra. Co gdyby pan Matt tutaj w Obsidianie, czy ktokolwiek inny, budując swoje zasoby ludzkie, tak, rekrutując ludzi, deweloperów, nie kierował się koniecznie kolorem skóry czy innymi takimi rzeczami, które niespecjalnie mają znaczenie, jeśli chodzi o umiejętność tworzenia gier, tylko, i teraz uwaga, będzie hot take, kierował się na przykład doświadczeniem takiej osoby albo jego umiejętnościami. Czy wtedy gry nie byłyby lepszej jakości? I na przykład taki, nie wiem, jak się nazywało tam to, Crucible, tak? Nie, ale o czym mówisz? Concord, przepraszam. Concord. Concord by nie upadł, bo by się bronił na przykład dobrym gameplayem, to, to jest mój hot take, no ale co ty o tym sądzisz? Znaczy, panie Jay, no, pytanie mam zasadnicze. Czy to jest zbieg okoliczności, że w ostatnim roku, 2024, są największe, najbardziej spektakularne wtopy w historii gier wideo? No moim zdaniem to nie jest przypadek. Jeżeli najpierw mamy studia, które jawnie zatrudniają dlatego, żeby mieć jak największą różnorodność i zatrudniają same mniejszości bez patrzenia na ich CV i na ich umożliwości, talent, a po czym się okazuje, że te gry są beznadziejne i nawet tytuł tak arcypotężny, to jest jedna z najpotężniejszych marek w historii gamingu, czyli Dragon Age, The Veilguard, no jest jak jest, jest absolutną wtopą, z tego co wiem, to i nawet nie zwrócili sobie kosztów produkcji za ten... Dobra, nie będę mówił o Dragon Age'u, ale tak, w skrócie, wiesz, życie, jakby nie patrzeć, i jakieś tam czynniki, skutki zazwyczaj mają sens i są logiczne. I jeżeli można bardzo, bardzo, bardzo łatwo połączyć kropki, patrzeć z jednej strony na to, jak wygląda proces zatrudniania. Ej, siema, jesteś czarny? Tak, masz pracę. Ale proszę pana, ja tutaj byłem podłogi myć. Nie, nie wchodzi, to będziesz pisał scenariusz do mojej gry. Jesteś jakiś tam, wiesz, dziwny? No to ty będziesz, wiesz, pisał dialogi i postaci. Czy naprawdę jesteśmy zdziwieni, że w takim ciągu przyczynowo-skutkowym na końcu powstają kompletne wtopy, które topią setki milionów dolarów? No właśnie, no bo ja te kropeczki tutaj połączyłem i schemat mam bardzo jasno widoczny, nie powiem go na głos, ale myślę, że każdy też może we własnym zakresie połączyć te kropki. Wracając do meritum już... A mogę pani, że mogę na chwileczkę, wiesz, też troszeczkę jedna rzecz nie do końca związana, ale chciałbym się podzielić jedną myślą. Ja powiem, to będzie naprawdę hot take i tak, więc będzie gorąco tutaj, ale ja się cieszę z tego, co się dzieje w gamingu ostatnimi czasy, bo to jest tak, tutaj nikt się nie maskuje, tutaj nikt niczego nie ukrywa, tutaj nikt nie próbuje, wiesz, jakoś zakłamać rzeczywistości. I po co to mówię? Po to, że dla mnie na przykład taka gra tego pana Mata, który zatrudnia, wyrzuca białych, a zatrudnia czarnych w ich miejsce. Tak, ja wiem, że ja tej gry nie kupię. I ja nawet, wiesz, ja nawet przez sekundę nie muszę się zastanawiać, czy ja tą grę kupię, czy ja w nią zagram. Jakby ja nie chcę wspierać rasizmu i nie kupię tej gry z tego powodu. To jest, wydaje mi się, bardzo prosta, wiesz, bardzo prosta logika. I tak samo było z Dragon Age'em. Jak widziałem te, wiesz, sceny, wiadomo, o Dragon Age już 100 razy było mówione. I dlaczego się cieszę z tego, że tak się dzieje? Ponieważ w bardzo prosty sposób odbywa się selekcja. Ja pamiętam, wiesz, 5 lat temu, jak godzinami siedziałem na YouTubie, na jakichś stronach, na artykułach, czytałem o grach, interesowałem się. Dzisiaj cały ten proces jest skreślony, bo jeden gościu będzie rasistą, drugi gościu będzie woke, wprowadzał rzeczy do gry i tak dalej. Więc troszeczkę tak... nie wiem, paradoksalnie wręcz, odrobinkę cieszy mnie to, co ma miejsce, bo przez to moja selekcja doboru gier do grania jest dużo prostsza. Rozumiem, czyli ty się cieszysz, bo dostajesz jasne, najjaśniejsze kiedykolwiek po prostu sygnały od branży gier, w co wejść, a w co nie wejść. I to jest pojęcie całkiem no, zaskakujące, bo to jest taki poziom optymizmu, powiedziałbym wręcz, znaczy może nie optymizmu, ale szukania jakiejś czegoś dobrego w całym krajobrazie rzeczy, niekoniecznie dobrych, ale jak widać, po to, panie, można, no. Wiesz, można z jednej strony można płakać nad tym, co się dzieje, a z drugiej strony można szukać czegoś pozytywnego. Ja stwierdziłem, że jakby robimy to, co możemy, żeby nagłaśniać te tematy. Czy to ma jakąś siłę sprawczą? Na pewno. Nie bez powodu. W sensie nie mówię, że to dzięki nam, tylko ogólnie dzięki osobom, które robią podobne rzeczy do nas. Nagłaśniają rzeczy. To nie bez powodu te gry tracą setki milionów dolarów. Więc oczywiście, że wolałbym, żeby każda gra była super. To jest też w ogóle coś, co warto powiedzieć, że ja każdej grze życzę dobrze. Ja życzę, żeby każda gra
baza komita. Jakby jutro EA zaczęło robić najlepszy gry na świecie, to ja nie miałbym problemu powiedzieć na tym kanale, EA zrobiło najlepszą grę na świecie. Nie mam żadnego leczego, czy jakiegoś czegoś takiego. Nie, no tak, my generalnie jesteśmy team gry, a nie team konkretny deweloper. Dokładnie tylko, tak. Dokładnie akurat tak. Się sprowadza to do tego, że konkretny deweloper albo dwóch dosłownie robi cokolwiek wartego uwagi. No tak, no dla mnie troszeczkę ta proporcja rzeczy negatywnych do pozytywnych jest za duża, w sensie na korzyść negatywnych oczywiście, żeby tutaj szukać jakichś gwiazdek jasno świecących, ale no, można je znaleźć. I teraz, żeby wrócić do, bo się troszeczkę zeszliśmy na bok, jak to często mamy w zwyczaju na tym kanale, żeby wrócić, co główny zainteresowany, czyli Elon, odpowiedział panu Mattowi z Obsidiana. Powiedział po raz kolejny, prosto z mostu, to jest nielegalne. Czyli nie możesz tak robić. Nie możesz po prostu, czyli to, co my mówiliśmy tak naprawdę, nie możesz wykluczać konkretnych osób ze względu na... Znaczy to jest dokładnie rasizm. Dokładnie. Dokładnie, nie, no ale to jest sobie właśnie śmieszne, że żyjemy trochę w takich teraz czasach, że gościu, wiesz, dosłownie wyklucza wiele grup społecznych kosztem zatrudnienia innych i to jest jakby jawnie nielegalne, ale robią to, bo wiesz, często jest też tak, że kara, powiedzmy, wiesz, kara za zachowanie się w ten sposób może być na przykład, nie wiem, $1000, nie? To jest $1000 dla takiego gościa, czy dla takiej korporacji. Oni sobie mogą w tym momencie, wiesz, kosztem. Oczywiście to $1000 to rzuciłem kompletnie losowo, ja mówię to 100 razy, nie jestem prawnikiem, nie znam się i tak dalej, więc losową kwotę rzuciłem, ale wiesz, bardzo często jest tak, że ludzie robią publicznie nielegalne rzeczy, bo wiedzą, że zysk, wiesz, na zasadzie nie wiem, był w Polsce taki przykład, że jakiś dziennikarz nagrywał o pewnej osobie i ta osoba go pozwała i na takie chwilowe zawieszenie sprawy sąd wydał orzeczenie, że nie możesz nagrywać więcej o tej osobie, jeżeli to zrobisz, będzie kara i tą karą, powiedzmy, było 2000 zł, a osoba, robiąc dalej filmy o tej osobie, zarobiła milion, nie? Więc no tak, łamiesz prawo. Tak, to bardziej chodzi o symbol, że tak. Sąd powiedział, dobra, sprawca ukarany, a wielkość kary, która jest śmieszna, no to chodzi po prostu tylko o symbol. No. Znaczy, ja nie chcę za bardzo schodzić z tematu, ale śmieszne dla mnie z kolei jest to, że dzisiaj najbardziej dyskryminowanymi osobami są biali mężczyźni, zwłaszcza heteroseksualni, ale no tak po prostu jest, ale... Trzymajmy się, bracia. Też trochę wychodzę poza gaming. Więc tak się przedstawia podejście Ilona do... A właściwie zmęczenie tym, co się dzieje, jeśli chodzi o ten cały ruchy woke i day w grach. Ale to nie jest całość historii, bo teraz może, myślę, panie A, przejść do następnego segmentu. A wiesz co, jeszcze jedną rzecz bym wtrącił szybko, jeżeli tak? Masz przeciwko. Bardzo, bardzo chciałbym, ja jestem w ogóle wielkim fanem tworzenia sobie w głowie, wiesz, alternatywnego scenariusza, co by się stało gdyby. I wielkim fanem byłbym, gdyby kiedyś jakieś studio zrobiło dokładnie to samo, co zrobił teraz ten pan Matt, czy jak mu tam, tylko w przeciwną stronę. Powiedział, nie zatrudniamy czarnych, nie zatrudniamy żółtych, tylko białych. To studio zostałoby zniukowane, zjedzone, wszyscy ludzie spaleni żywcem. Tak. To byłaby kompletnie... To by było po prostu, wiesz, to było... To byłaby masakra. To byłaby masakra i generalnie nic by nie zostało po tym studiu. Nic. Medialnie oczywiście, nie, bo tam co prywatnie jakiś Kowalski by sobie o tym myślał, to by się coś tam o tym myślał, ale... Widzisz, właśnie nie jestem przekonany, że tylko medialnie. Ja jak najbardziej wyobrażam sobie jakieś tutaj pogróżki w rzeczywistości, w świecie rzeczywistym, czy to, nie wiem, podchodzenie w nocy pod dom, czy tego typu zagrywki. Widzę coś takiego dzisiaj. Czyli myślisz, że to jest tak, że mężczyzn. Wykluczanie wszystkich grup, wykluczanie kogokolwiek jest nie okej, ale wykluczanie tych jest całkiem okej, tak? Coś takiego? Znaczy, tak jest, to nie to, że ja tak myślę. Okay. Znaczy, ja wiem, ale wiesz, ciągle na zasadzie troszkę teoretyzowania rozmawiamy. Tak, dzisiaj jest kompletnie, dzisiejszy świat jest do góry nogami, więc To nie, że materiał o Elonie Musku. Nie, idziemy dalej, bo Elon Musk tutaj szykuje się na mocne zakupy i jednym z jego potencjalnych targetów do kupienia jest Hasbro, czyli Wizards of the Coast, możecie znać właściwie ich pod taką nazwą bardziej. Przepraszam. Czyli właściciele marki Dungeons and Dragons. Właściciele gry tabletop, czyli no fizycznej planszówki.
całego IP, wszystkie rzeczy związane z tym. I dlaczego Elon tutaj chciałby z kolei ich podkupić? Ano dlatego, że Hasbro wypuściło taki nowy guidebook, czyli powiedzmy książkę, nie wiem jak to inaczej nazwać, bo jakiś poradnik, Master's Guide przy okazji 40 urodzin marki D&D pod tytułem Making of D&D, czyli tworzenie. I wszystko fajnie, tylko że przy okazji, domyślam się, pokazywania procesu tworzenia tej marki, przechodzenia przez jej historię, chłopaki, czyli autorzy tej oto książki, zaorali oryginalnych twórców i generalnie kompletnie ich, nie to, że dosłownie powyzywali, ale napluli na ich dziedzictwo, czyli no właśnie D&D. I to jest właśnie śmieszne, ponieważ ludzie aktualnie tworzący markę Dungeons and Dragons, ludzie pracujący w Wizards of the Coast, plują na założycieli tej marki, czyli plują, no to jest głupie. Nie uważasz? To tak jakby nie wiem, Tim Cook pluł na tego Steve'a Jobsa, czyli założyciela Apple'a. Jakby wszyscy jesteśmy w jednej firmie, w jednej marce, to jakby niech to się trzyma kupy, tak to zupełnie palenie sobie mostów na własnym podwórku, że tak powiem. Znaczy przede wszystkim całą chwałę i rozgłos i sławę i rozpoznanie zyskali właśnie dzięki tym, którym teraz gardzą, ale to no. Dokładnie. Dokładnie. I to jest no dziwne, co najwyżej w moim mniemaniu takie zachowanie. No i co powiedział Elon? Elon znowu wszedł prosto z mostu. Cytując, a właściwie parafrazując, nikt, i podkreślam, nikt nie może mówić złych rzeczy na pana E. Gary'ego Gygaxa, czyli założyciela właśnie tej marki, który został przy okazji tej książki Making of D&D został, no, było o nim mówione w sposób bardzo no, nieprzyjemny. No właśnie geniusza, który stworzył Dungeons & Dragons, tak? Co do kurczy nędzy jest złego z Hasbro i Wizards of the Coast? Niech płoną w piekle. Tak, ale to jest część pierwsza dopiero sytuacji z D&D. Rozwinięcie tego wątka mamy na osobnym screenie. I tak, generalnie jeden Twitterowicz powiedział: RIP Dungeons and Dragons, lead projektu D&D i senior designer Wizards of the Coast wyjaśnia, że taka celowana, zamierzona publika właśnie D&D jest audiencją woke i że Wizards of the Coast troszkę gardzą zdaniem Elona Muska w tej sprawie i zostało to fajnie spuentowane, no już memiczną wypowiedzią Elona. Wypowiedzią How much is Hasbro? Jeżeli ktoś nie wie, dlaczego to jest memiczne, ponieważ dlatego, bo Elon, gdy wykupował Twittera, to dzień przed, czy tam generalnie przed zakupem, napisał tego tweeta How much is? I to generalnie ta kwestia How much is jest memiczna i oznacza to, że Elon planuje coś kupić. Czy ja bym się pogniewał? Czy że Elon by kupił prawa do D&D? No może gdyby kupił, to mielibyśmy Baldura 4 robionego przez Lariana i DLC, ale to już ten ptaszek odleciał, ten statek odpłynął, więc tak. Nie teasuj mnie tak mocno, panie, bo ja tutaj będę miał mokre sny, jak mówisz mi takie piękne rzeczy. To by nie chciał. Jestem ciekaw swoją drogą, co pan Gygax, czyli ten założyciel oryginalnej marki, myśli sobie, jak widzi, co jest po prostu robione aktualnie z jego dzieckiem, czyli z D&D, i czyta wypowiedzi nowych właścicieli marki, że no tutaj domyślnymi klientami są ludzie woke i nikogo nie interesuje, co Musk mówi. No. Ja też jestem ciekaw, wiesz, jak dochodzisz do takiej konkluzji, w sensie jakie dane zbierasz i jak zbierasz te dane, że wiesz, jesteś w stanie publicznie bez obaw o dobro swojego imienia, chociaż nie oszukujmy się, Wizardzi dzisiaj nie mają dobra swojego imienia. No nie. Jednakże jestem bardzo ciekawy, na jakiej podstawie dochodzą do konkluzji, że naszą widownią są osoby woke. No, ciekawe. Nie mam pojęcia, ale wątpię, żeby to było jakieś sensowne, nie wiem, zbieranie statystyk, opinii, i to jest moim zdaniem po prostu palcem po wodzie pisane. Zobaczył jedną niebieskowłosą osobę na jakimś zgrupowaniu i powiedział, to jest nasza, to są nasi ludzie. Tak. Znaczy powiem ci, że łatwo zdismisować, jakby to powiedzieć po polsku, łatwo zignorować to How much is Hasbro Elona Muska na zasadzie takiego, no nie wiem, przechwalania się czy zupełnie pustych słów, ale tak jak mówisz,
kupno Twittera, $44 miliardy, tak? Mhm. Drobne, generalnie drobne dla Elona. Tak. Tak samo się zaczęło, więc coś może być na rzeczy, pomimo tego, że to wygląda tak memicznie z tym How Much Is Hasbro, nie? I też pytanie do ciebie i do słuchaczy, czy widzisz jakąś kolejny tutaj schemat, że czy może jest jakiś problem z Hasbro i ich Wizards of the Coastami? Bo jakby Larian chyba też nie miał najlepszej współpracy z tego, co pamiętam. Może coś faktycznie jest na rzeczy. Znaczy, ja to mówiłem przy okazji jednego z materiałów, że akurat nie wiedziałem, że kto jest ich docelowym, powiedzmy, odbiorcą. Jak w ogóle można określić to? Ludzie, nie gramy wiem. W Dungeons & Dragons, jakby rzucamy kostką. Dlaczego do rzucania kostką mamy z niebieskie włosy? Nie wiem. W sensie, autentycznie to jest gra, która najwięcej wymaga po prostu własnej wyobraźni. Tak. Tam wszystko się dzieje w twoim mózgu. I jak dochodzisz do wniosku, że naszymi odbiorcami są osoby woke? W sensie, to nie ma sensu. To jest Dungeons & Dragons. Jakby 40 lat temu, kiedy ta gra powstawała, to nie istniało jeszcze taki wyraz jak woke. Jakby ludzie nie farbowali włosów na niebiesku i nie nakładali sobie kolczyków do nosa. No. Nie rozumiem, jak dochodzisz do takiej konkluzji, ale dobra, to jest idiotyczne, jakby przepraszam za powiedzenie, ale to jest głupie. Nieważne. To jest głupie. Ja nie odpowiem ci na to pytanie, panie. Ja też w stanie. Nie. Ja bym zmierzał troszeczkę do finiszu i troszeczkę spuentował to wszystko, ponieważ wierzcie nam, że wypowiedzi Elona w różnym kontekście odnośnie gier, na przykład do portali growych, do dziennikarstwa growego, do poszczególnych tytułów, jego zamiłowanie na przykład do Diablo 4, którego nie podzielam, jednakże niech sobie chłop się bawi i cieszy się życiem. Także zamiłowanie do potencjalnego Poe drugiego, na które też nie ukrywam, że rączki bardzo mocno zacierają. Elon mocno, to co my wam przedstawiliśmy tutaj, to nie jest wszystko. To nie jest tak, że były 3 screeny, 7 screenów i na tym budujemy materiał. Tego było dużo więcej, tylko że nie będziemy was bombardowali każdym najmniejszym tweetem, że Elon mówi, że jest dobry w Diablo 4. Generalnie od jakiegoś czasu jego tendencja do zainteresowania się tym medium rozrywki znacznie wzrosła i naprawdę generuje wielkie zainteresowanie ludzi tym, jak wypowiada się o grach, tym, że ewidentnie podjął złe słowo, wybrał jedną ze stron i zamiast się, no generalnie mówię, tak jak powiedziałem na początku materiału, można wywnioskować, że ma poglądy podobne, zbliżone do nas. Mówię też o nas jako słuchaczach, bo jednak nas słuchacie. I konkluzją całej historii Elona z grami jest jeden potężny tweet, który też pozwolimy sobie pewnie na 5 minut rozmyślania, jak bardzo na poważnie można to wziąć, jednakże najpierw pozwolę sobie wam po prostu zacytować. Elon Musk. Za dużo studiów growych, za dużo gier są posiadane przez masywne korporacje i tutaj też właśnie było troszeczkę w domyśle, że masywne korporacje są złe, że masywne korporacje wypluwają woke treści, że masywne korporacje, no wiadomo o co chodzi, było w tym kontekście i powiedział, że XAI, czyli generalnie taka pochodna... Może ja to powiem, dokończ cytatem najpierw. Okej, okay, no to XAI is going to start... Aha, XAI zacznie AI studio gier i będzie robiło gry, będzie robiło znakomite gry i przywróci gry do czasów świetności, do czasów rewelacyjnych. Więc w skrócie robią, Elon Musk chce, żeby jego XAI zaczął tworzyć nowe, świetne gry. Tak, no i to wszystko, co mówiliśmy, przechodziliśmy przez te screenshoty tweetów i tak dalej, to... miało na zadanie stworzyć kontekst tego bangera, tej ogromnej wypowiedzi, że Elon Musk chce zacząć produkować gry. No i oczywiście na pewno tu się zapalają dużo czerwonych lampek ludziom. Przede wszystkim jest zarzucane to, że XAI, czyli no, firma należąca do Elona Muska, będzie tworzyło gry i jest problem, że Massive Corporation stworzą gry, w związku z czym jego Massive Corporation stworzy gry. Takie są zarzuty celowane tutaj. Po części... Dobra, to może już niech sam sobie odpowie, czy to jest właściwy zarzut, czy nie. XAI, jakby ktoś nie wiedział, to jest najnowsze dzieło. Dzieło i dziecko Elona, czyli firma tworząca AI, tego chatbota Grok się nazywa. Więc mają na pewno doświadczenie z trenowaniem AI i może je wytrenują, żeby stworzyło jakiś sensowny produkt. No i tu jest chyba ta większa czerwona lampka, czyli gra stworzona przez AI. Czy to może się udać?
jakby widzieliśmy, znaczy widzieliśmy, no można znaleźć w internecie próbki kodu jakichś programów napisanych przez AI i to generalnie działa. Mniej lub bardziej działa, ale czy musimy pamiętać, że czym są gry? Gry są właśnie kodem, ogromną ilością kodu i czy AI sobie poradzi z napisaniem tego, żeby to się trzymało krótko, żeby to można było po prostu grać w to. Jest bardzo wiele pytań, nie będziemy na nie odpowiadali teraz, ale rzucam to tak w eter, żeby każdy sobie przemyślał. Ja bym chciał odpowiedzieć, panie Jay, no. Czemu mnie wykluczasz tak nieładnie? No dobrze, no to powiedz. Ja przede wszystkim, wiesz, ten tweet, pytanie, jak bardzo dosłownie należy brać treść tego tweeta. Czy to jest 100% historii, że jest dokładnie tak, jak on powiedział, że będziemy mieli AI studio, które będzie robiło świetne gry. I pytanie, czy to jest tyle, że po prostu będzie jeden gość, który powie do czata jakiegoś tam groga, tak? Powie, ej, zrób mi RPG w otwartym świecie. Tak, no pytanie, czy to będzie tak wyglądało, no bo jeżeli to będzie tak wyglądało, no to ja już ci odpowiem, to się nie uda. Więc pytanie, do jakiego stopnia nasycenia tą sztuczną inteligencją, o jakim stopniu nasycenia mówimy? Czy to będzie 100%, no to wtedy raczej się nie uda. A jeżeli to będzie na zasadzie, wiesz, wspomagania się takiego bardzo mocnego na jakąś bardzo wysoką skalę, czy to będzie na zasadzie stworzenia własnego silnika, bo ja w ogóle z ciekawostek powiem, że widziałem próbę stworzenia silnika do gier przy pomocy sztucznej inteligencji i to się jakoś tam udało, to wiadomo, że nie było rewelacyjne, ale no na pewno, wiesz, oszczędziło potencjalnie lata pracy, nie, bo tam jakieś tylko szlify trzeba było zrobić. To był materiał, który oglądałem dawno temu, więc nie pamiętam dokładnie kontekstu, ale wiem, że to było na czacie GBT, a nie na tym alternatywie, więc moim zdaniem, słuchaj, ja na przykład widziałem coś, co mnie bardzo jara, widziałem kiedyś próbę projektu, że wszyscy towarzysze i wszystkie NPC i granie wszystkie postaci niezależne w całej grze. Też myśmy, to widziałem. Myśmy o Baldurze. Takie demo technologii. A nie, myśmy, to ja nie widziałem tego. Nie, ale myśmy o Baldurze na zasadzie kontekstu i settingu, nie? To powiem o takim Baldurze. Aha. I na przykład widziałem takie próbki właśnie sztucznej inteligencji, że idąc przez, no powiedzmy, miejsce, żeby uniknąć spoilerów, ale raczej już każdy zagrał, ale mimo wszystko, idąc przez miejsce, które powiedzmy jest bardzo mocno związane z jednym towarzyszem, powiedzmy Shadowheart, mogłeś ty jako gracz do mikrofonu powiedzieć: ej, Shadowheart, ty tutaj znasz się na tym miejscu, bo jest to jakoś tam dla ciebie ważne i pochodzisz stąd. Czy uważasz, co uważasz, że powinniśmy zrobić, nie? I sztuczna inteligencja ci odpowiadała, wiedząc, jak, mając dialogi Shadowheart zapisane i jej jakby osobowość, odpowiada ci, nie? Na zasadzie, że no, uważasz, że powinniśmy zrobić to i to, tutaj to jest dobrym pomysłem, tego unikajmy. I w skrócie, taka implementacja sztucznej inteligencji, no to dla mnie to było, wiesz, to było rewelacyjne, to w ogóle o czym mówimy, wyobrażasz sobie. Aczkolwiek był problem, jakby była czwarta rano i byśmy grali w jakąś sobotę i Gail, uważaj! Nie idź tam! To w sensie, że to było do dopracowania. Chyba nie zrozumiałem. No chodzi o to, że jakbyśmy krzyczeli, nie? Że jest ta komunikacja na zasadzie werbalnej komunikacji, no to w nocy by było też ciężko trzeba gadać sobie. Aha, okej, że ty mówisz do twoich party memberów. Tak, tak, tak. Wow. No właśnie widziałem. No tak, no właśnie mówię, że widziałem takie, tego typu próbki, że dosłownie rozmawiasz z NPC-ami, a też nawet, wiesz, z głupim sklepikarzem mogłeś, wiesz, rozmawiać i te postaci nie miały napisanych właśnie przygotowanych, oskryptowanych dialogów, tylko wszystko było na zasadie spontanu, wszystko było na zasadzie właśnie sztucznej inteligencji. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że też widziałem jakieś demo NVIDII czy nie wiem kogo, że byli NPC, którzy nie mieli jakby wyreżyserowanych kwestii dialogowych, tylko były te kwestie tworzone na bieżąco przez AI, tak. W zależności od interakcji gracza. Tylko, możliwe, że mówimy o tym samym, tylko że ja nie załapałem, albo po prostu nie wiedziałem, że ty musisz komunikować się z tymi NPC-ami, którzy właśnie mają te odpowiedzi tworzone na bieżąco, werbalnie. Wydaje mi się, że może być, wiesz, i taka wersja, nie? Pewnie to jest jakoś może być to i to. Różne wersje. W każdym razie, ale zamykając ten wątek sztucznej inteligencji, ja uważam, że Elon Musk jest człowiekiem inteligentnym i mówię, jest to no, oczywiste. No na pewno jest, bo trochę pieniędzy zrobił. No, wiesz co, akurat skala sukcesu i zarobienia pieniędzy nie ma nic wspólnego z inteligencją. Spójrzmy na przykład nepotyzm. Wiesz, ile razy widzi się historię nepotyzmu. Na przykład. Więc mówię, niekoniecznie uważam, że skala zarobienia pieniędzy oznacza, że jesteś jakiś wybitny. Generalnie się z tobą zgodzę, aczkolwiek w przypadku Elona muszę powiedzieć jedną rzecz. Tesla i SpaceX to są firmy zrobione kompletnie od podstaw, od zera, jakby ciężką pracą Muska. To jest jakby ogólnodostępna wiedza. Nie trzeba specjalnie tutaj, nie wiem, być jego fanboyem. On to wszystko założył, dosłownie od zera, from the scratch.
Więc w jego przypadku są trochę wyznacznikiem, ale po raz kolejny schodzimy z tematu. Ja chcę to też podsumować i powiedzieć, że zgadzam się z tobą. Mianowicie, to nie będzie tak, że 100% jest AI. To jest po prostu nierealistyczne. Z dzisiejszym poziomem technologii AI to jest nierealistyczne. Pytanie jest inne, w jakim stopniu AI będzie wykorzystywane. Czy tak jak powiedziałem, czy tylko silnik, czy jakieś konkretne asety, dialogi, nie mam pojęcia, ale czynnik ludzki będzie musiał być. Pytanie, jaka będzie właśnie proporcja tego czynnika ludzkiego dewelopera do użycia sztucznej inteligencji. Ja życzę powodzenia w każdym razie. Ja również, także Elon Musk rozpoczyna swoją przygodę z tworzeniem gier, na to wychodzi. Czy to uratuje gry? Czas pokaże tak naprawdę. Ale jesteśmy raczej lepszej myśli niż gorszej, wydaje mi się, panie Enie. Bo to, co przytaczaliśmy, te screenshoty, te kwestie Day i Woke'a, no to jakby Hop mówi, jak jest. No. Róbcie dobre gry, a nie wciskajcie tutaj jakieś pouczenie nas w kwestiach Woke. No, wyjął mi to z ust. No. Róbcie dobre gry. Najpierw róbcie dobre gry, potem wszystko inne. Właśnie trochę właśnie w kontekście tego, co mówisz i też tytułu naszego materiału, czy Elon Musk ratuje gry, to ja tak naprawdę nie myślałem sporo o tym, że chcę zrobić studio, które będzie tworzyło gry, bo to jest za wielki znak zapytania, tylko ja bardziej się karmiłem jego wypowiedziami na temat gier, jego wypowiedziami na temat właśnie to, co ty na przykład powiedziałeś, co przytoczyliśmy, że róbcie dobre gry, i to jest dla mnie może troszkę taka oznaka, bo no Elon Musk to jest absolutnie przemasywnie gigantyczna postać, jedna z największych, chyba, wydaje mi się, można powiedzieć. W dzisiejszych czasach jak najbardziej. Jeżeli taka osoba właśnie, wiesz, obrała konkretne stanowisko, że nie podoba mu się na przykład zaśmiecanie gier woke-syfem czy praktykami nielegalnymi, o których mówiliśmy, to ja bardziej w tym kontekście myślałem, wiesz, że ratuje gry, że może skoro tak masywna postać naświetla jakiś problem, no to za tak masywną postacią mogą stać masywne możliwości i jakieś tam konsekwencje, sekwencje wydarzeń, więc ja o tym myślałem w ten sposób. Tak, wiesz, tak naprawdę on nie musi niczego zakładać, wystarczy, że on napisze cokolwiek, jakiś tweet, i to już wprowadza, to już daje taki pogłos i to kształtuje inne decyzje, bo po prostu on ma taką, no, ma taką moc, najzwyczajniej w świecie mówiąc. Panie Jay, czy teraz, wiesz, Elon Musk, który wchodził właśnie w sprzeczkę z deweloperem studia Obsidian przy ewidentnej premierze Avowed'a, no przecież każdy się o tym dowiedział, każdy, kto korzysta z X-a, dowiedział się o tym, że ta gra ma stosuje nielegalne praktyki, no. Ma... Ile ludzi się dowiedziało, że ta gra istnieje w ogóle, wow, tak. Coś takiego, nie? W sensie, ile razy było tak, że na przykład, wiesz, Elon coś powiedział i wartość na stoku w górę wzrastała, albo akcja, no dokładnie, akcja, tak. Nie? Wystarczy, że gość powiedział... A psik, nie? I firma, która tak się nazywa, nagle ma 100% większe zainteresowanie. Nie? XD. Ja nie, tak, zgadzam się z tobą, no także tak jak mówiliśmy, no nie potrzeba, tak na dobrą sprawę, nie potrzeba tutaj czynów, bo wystarczą dosłownie parę literek na Twitterze, a jak będą czyny, no to już w ogóle mamy gwarancję, no. Że coś się mocno zmieni, także pozostaje tylko czekać. Istnieje prawdopodobieństwo, że my coś jeszcze tutaj w miarę rozwoju sytuacji nagramy, związanego z Elonem, no to zależy, co przyniesie przyszłość, ale mam wrażenie, że to jest dopiero początek czegoś dużego i będą się działy ciekawe rzeczy, niespodziewane rzeczy. Także tak, zobaczymy. I jeszcze raz na zakończenie dosłownie materiału dla pozostałych osób, które jeszcze dotrwały tutaj. Mówimy o tej postaci w kontekście gier, żeby wam przez chwilę nie przyszło, że mówimy o czymkolwiek innym. Nie, mówimy tylko o grach, więc nawet nasze wsparcie czy inteligencja, o której mówiliśmy, mówimy wciąż w kontekście gier, żeby to było ważne, bo nie chcemy się utykać takich rzeczy, z którymi jest ta postać czasami utożsamiana na naszym kanale najzwyczajniej w świecie. Tak, ponieważ jesteśmy podcast ANJ o grach na chilliku, a nie podcast ANJ o frytkach na gorąco albo czymkolwiek Dokładnie. Innym. Tyle od nas, do usłyszenia do następnego.